No cześć, witam wszystkich na kanale Coś w tym stylu. Dawno niczego nie nagrywałem, ale no po prostu z braku czasu, bo mam rozpoczętych kilka, że tak powiem, projektów. No i już są terminy takie, że nawet nie ma czasu na nagrywanie żadnych filmów. Ale ten film stwierdziłem, że coś nagram, bo warto powiedzieć coś, parę słów na temat tego, co teraz robię. A mianowicie zapisałem się na kurs stolarski do Garbatki, Garbatka Letnisko. Pewnie część z Was, która się interesuje stolarstwem, wie, o czym mówię. A szczególne podziękowania dla Przemka z kanału Kępa Marzeń, bo to dzięki niemu dowiedziałem się w ogóle o takim kursie, w ogóle o Garbatce. Wcześniej nie wiedziałem nic na ten temat. A z racji tego, że on nagrał taki fajny film i przedstawił tam właśnie no, w sumie szczegółowo kwestie Garbatki i tych kursów dla stolarzy i nie tylko, ale głównie tematyka związana z drewnem, więc postanowiłem spróbować swoich sił i zapisałem się na taki kurs. I właśnie jestem już po pierwszym zjeździe. Oczywiście zjazdów były już trzy, jedna teoria i dwa praktyczne. No ja wkradł się jakiś chochlik i po prostu o tych pierwszych dwóch zjazdach nie wiedziałem. Dowiedziałem się dopiero o tym trzecim zjeździe. No ale nieważne. No i tak, co robimy na tych zajęciach? Więc tak, to jest taka noga do stołu. To będzie taki, znaczy stół, stolik właściwie. No ja jestem trochę w tyle, bo z racji tego, że na tym pierwszym zjeździe praktycznie nie byłem, no i ja jeszcze jeden taki kursant, jesteśmy jakby troszkę do tyłu. Znaczy trochę tam nadrabiamy, no ale większość osób już jest jakby o jakiś tam etap przed nami. Oni mają już praktycznie ten stolik zrobiony i posklejany. No a my dopiero tutaj rzeźbimy. No jest wyrzeźbiony taki warkocz. No i mam powycinane nogi. Tutaj są nogi do tego. To będzie mniej więcej coś takiego. Kurczę, ja tak jedną ręką nakrywam, drugą może mi się jakoś uda, żeby mi się to nie przewróciło. O, i tutaj będzie noga. Jedna, druga. Cztery takie nogi. No i to trzeba będzie wszystko ładnie skleić. To musi być, no na razie u mnie to jest jeszcze etap taki, że tak powiem, surowy. Tutaj troszkę zacząłem to szlifować papierem ściernym. No ale tu jeszcze jest dużo pracy, żeby to dopracować do takiego stopnia, żeby można było zacząć sklejać te elementy. No i tu jeszcze są elementy, mam tylko pocięte na taki krzyżak, który będzie u góry, tutaj krzyżak. I na to pójdzie blat z intarsją. No, dużo pracy przede mną. Jeszcze właśnie dlatego wziąłem sobie te wszystkie elementy, bo można tam z tego kursu, z tego zjazdu. Wziąłem sobie tutaj do swojej pracowni i próbuję trochę podgonić, żeby na następny zjazd, który będzie za 2 tygodnie, żeby już być mniej więcej na tym samym etapie, co reszta uczestników. Żeby nie być tyle, bo to jednak takie jest trochę. No, tak człowiek się troszkę stresuje, jak wszyscy mają już więcej zrobione ode mnie. No ale nieważne, no wiadomo, jestem jeden zjazd do tyłu, także no to akurat i tak dużo, wydaje mi się, nadgoniłem na tym jednym zjeździe, bo mam wycięty cały ten warkocz, znaczy wyrzeźbiony cały ten warkocz. No i tutaj już gniazda porobione. No jeszcze tutaj muszę. Trochę tutaj są potrasowane takie linie i to trzeba wszystko jeszcze tutaj powycinać. Tu u góry jest zrobiona ta stopa. No i mam powycinane właśnie te cztery nogi, nie? Cztery nogi, one jeszcze będą, no tutaj muszą być porobione czopy. No musi to być, wiadomo, wszystko jeszcze wyszlifowane papierem. No i tutaj jeszcze po krawędziach zrobiony frez, przefrezowane.
No i wiadomo, później to trzeba wszystko razem poskładać. Jest, powiem szczerze, trochę zabawy, ale to jest taka fajna praca. Drewno to jest bodajże lipa albo, albo topola. Dokładnie pamiętam, ja chyba mam z lipy, ale wiem, że robią, są z lipy i z topoli. To jedna osoba ma z tego, druga z tego. No i powiem szczerze, bardzo fajna praca. Wiadomo, trzeba się trochę napracować i nie jest to lekkie, żeby taki warkocz wyrzeźbić. Ale no, no dużo daje tam, jeżeli ludzie są takie osoby, które nigdy w życiu nie miały dłuta w ręku i naprawdę no, muszą się z tym dłutem oswoić, chcąc robić coś w drewnie, żeby sobie tam coś później w przyszłości działać. No to jest właśnie dla takiego oswojenia się z takimi narzędziami ręcznymi typu piła czy dłuto. No i właśnie pokrótce tak chciałem przedstawić ten, może teraz jak będę na następnym zjeździe, albo może w jakimś tam, w jakimś innym, to uda mi się nakręcić jakiś krótki filmik, żeby z tych warsztatów pokazać coś, jak to tam się wszystko odbywa, bo naprawdę fajnie, fajna atmosfera i w ogóle są, no myślę, że tam dużo można się nauczyć pod okiem tych instruktorów, którzy tam prowadzą to wszystko. Także no, na tą chwilę to wszystko, co chciałem przedstawić. Jak będę miał tutaj już to wszystko poskładane, poskręcane, posklejane, sorry, no to myślę, że też jakiś tam krótki filmik nagram. Jak już będzie ten blat zrobiony z tą imitacją, także myślę, że to wszystko pokażę, a może, tak jak mówiłem, w trakcie tam pracy też uda mi się coś nagrać. Chociaż no, jest ciężko, bo naprawdę jest dużo pracy i nie ma czasu za bardzo na to nagrywanie tam, bo człowiek zacznie nagrywać, no to stoi z robotą i później znowu ktoś się może wyprzedzić. Także no lepiej sobie tam... No ale zobaczymy, może tam trochę nadgonię tutaj i uda mi się nagrać jakiś filmik tam. No fajnie by było. Także jeszcze raz podziękowania dla Przemka. No i co? Do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć, trzymajcie się, na razie.